Witamy serdecznie. Jesteśmy dzisiaj na Słowacji, na zawodach Laugaricio Cup, tych samych, na których rok temu ponieśliśmy spektakularną porażkę. Mamy dzisiaj niedzielę, to jest druga tura zawodów. Jestem tutaj z Marcinem, który jest po drugiej stronie kamery, jest naszym trenerem i od razu wyniki w tym roku są lepsze, bo po pierwszej turze w stawce 35 drużyn zajmujemy siódme miejsce z minimalną stratą do trzeciego. A tak naprawdę powinno być dużo lepiej, bo wczoraj zetknąłem się z ogromnym pechem, bo zabrakło mi jednej większej certy do tego, żeby zrobić aż o 4 punkty sektorowe mniej, czyli dokładnie tyle, co tracimy do drugiego miejsca. Także zabrakło jednej ryby, byłem ósmy w sektorze na 17 zawodników, a Zbyszek miał wczoraj rewelacyjny, osiągnął wynik, był trzeci w sektorze. Ja mam ci stanowisko B22, Zbyszek stanowisko A20, czyli obaj siedzimy dokładnie w środku swoich sektorów. Teraz na chwilę zamieniliśmy się rolami, po raz ostatni dzisiaj. Ja za kamerą, Marcin przygotowuje zanętę, bo jest tutaj ogólnie za to odpowiedzialny. Zanętę namoczyliśmy już wczoraj, mamy jej tutaj 4 kg. To są 2 kg zanęty na duże ryby Big Fish Extreme. To jest taka nasza nowa zanęta od tego sezonu. Do tego jest 1 kg Magic Light. To jest taka zanęta chlebowa. Certy lubią właśnie takie frakcje chleba, które są aktywne. I do tego, żeby przyciemnić mieszankę, daliśmy 1 kg Wonder Blacka. I ta mieszanka dzięki temu jest taka ani... No jest brązowa po prostu, taka ciemna. Ani czarna, ani jasna. Coś pomiędzy. I do tych 4 kg zanęty dodamy 2,5 paczki gliny, czyli to będzie mieszanka, w której będzie dwa razy... Dowierzyłeś to już? Tak, zobacz. Powinno mi dobrze. Nie, jeszcze troszkę dowisz. No, nie, bo glina to przesuszy jeszcze. I to jest mieszanka, w której będzie dwa razy więcej zanęty niż gliny. No i uważam, że zanęta nam się dzisiaj... Przepraszam, że zanęta, ta mieszanka, ta proporcja wczoraj działała nam dobrze. A jak to będziemy dalej potem korzystali z tego, no to już w trakcie łowienia pokażemy. Mamy też dodatkowo sobie tutaj przygotowujemy 5 litrów gliny, ale to tylko na wszelki wypadek, jeżeli miałoby czegoś zabraknąć, a to jest tylko możliwe wtedy, kiedy będę nęcił dwie linie, czyli tak jak dzisiaj tyczkę i odległościówkę, bo normalnie jeżeli chodzi o samą tyczkę, to połowa tego, co tutaj mamy przygotowane, by wystarczyła, bo na start podawaliśmy wczoraj dosłownie od 4 do 5 litrów i na donęcanie zużywaliśmy może 2-3 litry mieszanki. Zobaczymy ostatecznie, czy ta konsystencja jest odpowiednia, odpowiednio wilgotna. No, idealna, jest idealna. Ona jest ani nie jest przemoczona, ani nie jest suchawa. Jest taka w sam raz. Zanętę przecieramy razem z gliną przez sito i namaczamy dzień wcześniej. Nie ze względu na te ryby, które chcemy łowić, tylko to jest bardzo dużo uklei, które przeszkadzają, bo akurat w kontekście łowienia certa jest to tutaj ryba dominująca, to akurat taka aktywna zanęta jest bardzo dobra. Natomiast tutaj jest no, multum uklei, ogromnie przeszkadzają, więc ta zanęta może pracować, sielić się wyłącznie pod nie. Powiedz o tej wodzie, że jest takie miejsce specyficzne. Tutaj mamy takie specyficzne bardzo miejsce, bo tak, najmocniej płynie tutaj dosłownie kilka metrów od brzegu, płynie woda w prawo, potem woda staje, tak widzę na oko 30 metrów od brzegu praktycznie nie płynie, a potem płynie w lewo. Czyli na jednym stanowisku mam trzy kierunki pływu wody. Tutaj płynie w prawo, potem woda stoi i potem płynie w lewo. Niesamowite. I myślę, że tutaj w ogóle no korci mnie, żeby pójść wabank w macza i ogólnie psychicznie jestem nastawiony dzisiaj na odległościówkę, chociaż na tyczkę, no, ale widzisz, ale z drugiej strony najmocniej woda płynie pod tyczką, no. A mamy łowić certy, to jest ryba płynącej wody i cholera wie, no nie możemy odpuścić tej tyczki, bo właśnie możliwe, że to jest tak, że tu będzie trzeba łowić tyczką, bo tu najszybciej płynie woda. Zobacz, jak tu płynie woda, nie? Wczoraj właśnie też popełniliśmy błąd, to nie powiedzieliśmy tego, że wczoraj no, spokojnie mogłem wygrać sektor. Rzadko tak sobie pozwalam powiedzieć, ale nie wziąłem na stanowisko odległościówek, a my nie wiedzieliśmy, że w połowie zawodów woda stanie. No i praktycznie 80% wyniku zrobiliśmy w 2 godziny, a potem siedzieliśmy już totalnie bez ryb, powiliśmy, dłubaliśmy jakieś uklejki. Masakra, a dookoła nas wszyscy zaczęli brutalnie łowić na odległościówki, na bolonki.
I to było smutne. A dlaczego nie wziąłem odległościowego? Bo jako alternatywę ustaliliśmy sobie na wczoraj ukleje. Byliśmy pewni, że to będzie taka super alternatywa, bo te ukleje tutaj są bardzo duże, średnio ważą 30 gram. Tylko nie wiedzieliśmy tego, że w momencie, kiedy są zawody, one się odsuwają od brzegu i stoją tylko w linii tyczek. I nie było ich w ogóle, także poświęciliśmy na przygotowania pod te ukleje bardzo dużo czasu, a to w ogóle nam nie odpaliło. A w to miejsce nie wzięliśmy odległościówek, które by pozwoliły nam piękny wynik wczoraj zrobić. Miarka poziomu wody to jest podstawa tutaj, bo woda się zmienia nawet o 15-20 cm w trakcie łowienia. W ciągu minuty. Minuty, to jest niesamowite. No, w ciągu minuty też, tak. W ciągu minuty, to jest niesamowite. Tak mocne wahania tutaj są wody. Obok mnie łowi dzisiaj mój kolega, Stanisław Bacik. Jest to kolega, z którym kilka tygodni temu łowiłem na zawodach w Ruzinie. Zajęliśmy drużynowo trzecie miejsce. Także fajnie dzisiaj, w fajnym towarzystwie, obok mojego serdecznego kumpla. I świetnego zawodnika, który wczoraj też bardzo dobrze połowił. Mam nadzieję, że nie będzie batów od Bacika dzisiaj. Patrz, tam stoi woda normalnie. Tylko i da się łowić, tylko trzeba daleko ten, mieć podniesioną wędkę. Tak jak na bolonkę trzeba łowić. I da się tą odległościówkę, nie trzeba te bolonki rozkładać. Przynajmniej w tych warunkach, bo nie wiemy jak potem. Tylko, że trzeba łowić odległościówką tak jak bolonką. Bez topienia żyłki. A stoi ten słowik tam? Zależy gdzie, w którym miejscu. Ciekawe. Tu jest tak około 30 metrów teraz, dałem. No, stoi. Tu nie lekko w lewo. Widzisz, bardzo powoli w lewo płynie. A teraz damy go trochę bliżej. Już stoi. Ja myślę, że lepiej łowić tam, gdzie lekko w lewo płynie. Tak, lekko płynie. No. Tutaj mam wędki z ostatniej ligi czeskiej. Tutaj mam na żyłce, myślę, tak na oko. No, około 4 gramów tutaj mamy na żyłce. Podoba mi się to. Tutaj widać nasza mieszanka, tutaj wyszło tego około 12 litrów, 5 litrów gliny, 1,5 kg żwiru do klejenia robaków, litr robaków. Tutaj mamy dżdżownicę pół litra, kastera pół litra i tutaj są różne kolory grubych robaków. Czekamy już na kontrolę, jesteśmy już przygotowani, zobaczymy jak to będzie. Trzeba się dopasować już w trakcie łowienia. Na szybko, bo kontrola przyszła bardzo późno, mamy 15 minut do nęcenia. A tak naprawdę przez pół godziny siedzieliśmy i się nudziliśmy. Ale lipo, nie? Mało czasu. Za późno. Tak mało też jeszcze nie miałem, żeby na dwie linie się przygotować. Najpierw te robaki zrobić. Żwir. Gdzie te białe? Białe robaki. Jest 1,5 litra żwiru, litr białych. Oj. Teraz woda. No. Guma. Troszkę za dużo. Wierzchu jeszcze posypiemy. O, dobra. 12 minut. Poważnie? No. Damy tak. Na z kubka damy 2 litry. Podamy wszystko na tyczkę kubkiem, żeby oszczędzać towar, bo nastawiamy się mentalnie na odległościówkę. A na odległościówkę na start damy raz. 2-3 litry. Widzisz, do środka dałem te klejone robaki. O, fajny patent. No tak mówię, jak to zrobić? I tak będziemy robić. Do środka będziemy dawali właśnie klejone. To jest na macza.
A teraz na tyczunie. Wiesz, takie małe. Taką małą porcyjkę robaków. No i taki mek. A rozpraszacz masz? Tutaj. Tutaj, jak chodzi ci, żeby wysuszać te ręce? No. Tak. Ale jak robię, mieszam w zanęcie i biorę robaki, to mi nie przeszkadza. Tutaj mamy dotyczki, tutaj do procy. Wyrobiliśmy się, dosłownie za 2 minuty ruszamy. Zbyt precyzyjnie to robisz. Nęcenie aż zbyt ładne. Wczoraj rozmawialiśmy, że lepiej troszeczkę to rozrzucić, ale chyba coś zostało w rękach, przyzwyczajenie do precyzji. Na koniec? Tak, jedną taką kulkę damy. Od czego zaczynasz? Nie wiem, szczerze mówiąc, od peczki to dna. Od maka chyba, bo tam najpierw zanęciłem. Jest? Tak, ale to małego ukoła. A spadła. Kurka, aż to koło zaczęło. Roba się na wino, wiesz? Kurde, jaki to jest. Ukleję. Przeszkadzają to ukleję. Na razie spod tyczek nic się nie dzieje. To jest mała środka. A wiesz, że wzięła cię w tym samym miejscu, co tato wtedy spadło? Tak, na lewo. Kurczę.
Trzeba będzie do podbieraka jechać. Patrz, dwie ryby i dwie poszły. No. I trzeba wszystkie brać do podbieraka. Ojejku, ale mamy początek. Woda zaczęła płynąć. Lot nie leci, bo to tam plaja już się. A patrz, jak woda już się. Nieźle, co? Tak jak wczoraj, zobacz. Mała perka. Trzeba ich poszanować tutaj, jak on wyjąć, nie? No, takie to może nie. Ale nie, no już to też jedzą, żeby wyjąć. A wiesz, że to jest pierwsza certa, jaką widziałem dzisiaj? Tam widziałem jedną. A. O, tam po prawej teraz widzę ktoś. Malutką. O, ładna ryba. No zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. Ale to nawet chyba będę miał większą frajdę, wiesz, jak to położę. Ładna to będzie. Nie myślałem, że aż tak to. Czyli później z hamulca. Ty, ja nie myślałem, że jest taka. Myślałem, że dużo mniejsza, wiesz? Ale to jest silne jedno. No wczoraj miałeś większy, a zobacz. Ta jakaś inna. Ale dobrze była wbita. Pokaż ją. No jak na złość. Wczoraj ukleje w ogóle nie było. Dzisiaj cztery osoby w naszym sektorze łowią ukleje i to naprawdę łowią. Či se nedají z osovaše někdy do selca, víš? No dobré, počuji, já přijem se sel dnu.
Idę do Zbyszka. No to chyba Denis Leszcza ma. Ładna łopata. Właśnie w tej strefie trafiają się leszcze. Wczoraj też tak było. Nic mi nie widzi. O. No. A sąsiedzi łowią? Dużo lepiej. Nie, że bardzo ładnie łowią, tylko też tak biedują, ale coś łowią, nie? Dwie brzany urwałem, jedna z zestawem, wypieprzyła mi druga przypon. Nie wiem, czy one tam posprzątały i teraz zanęciłem dwa razy i chyba coś nie mogą te ryby tu w ogóle zasać, znaleźć. Teraz prawdę gościówką łowi. Na no. Tyczkę tam się nic nie dzieje. Bardzo źle mi się to zaczęło. No teraz dwie pod rząd. No ale dopiero ten. Urwałem jeszcze jeden zestaw, który teraz wyjąłem. Może dopiero się wkręcą. Ten lizak chyba się tam majtał i nie mogłem nic złowić przez to. Robak się nabił. O, ładna ryba. Może się wkręcą. Wczoraj sąsiad nas obił, łowił dwie godziny. No. Także... Tak, tym bardziej, że to brutalnego łowienia tu nie ma, tak biedowanie takie, no ale coś łowią, nie? Leszcza za kilo wyjął, sąsiad z prawej. No, Denis też wyjął. No. I uklei pełno oczywiście, nie ma jak wstawić prawidłowo, tylko trzeba tak majtnąć i tak wprowadzić w dół, tak nieładnie się łowi. To się robak zawinął na fajnej czercie, to no tak no w ogóle nie idzie. Wszystko się, wiesz, psuje co możliwe. O, znowu robak zawinięty, no kurczę. Jak one to robią? Próbowałem na okopkę, to w ogóle nic. Uklejki złowiłem przez 15 minut, dwie. Ukleja strasznie przeszkadza. Można wstawić zestawy normalnie, tylko od razu się czepia. Tu serca zapadł. Serca, gdzie widzisz, mały. Ważne, że coś jest. Fatalnie się to zaczęło. Wczoraj tak na chybcika byle jak wszystko i zagrało, wszystko ryby pięknie żarły. A dzisiaj niby poukładane i wszystko jest źle. Nie no, teraz pięknie. No mam nadzieję, że ten zestaw wyjąłem, bo ten składzik tam latał, bujał, wiesz, w łowisku. Tak, no by się tak utrzymało. Przyjdę tak gdzieś za godzinę. Okej. Teraz słabo. Powiem ci, że jak zacząłem mocno zanęcać, to słabo. Nie wiem, czemu tak. Niestety skończyły mi się ryby. Zbyszek dwie brzany miał, ale urwał. No, słabo miał. No. I mówi, że po tych brzanach klękło. Ale teraz przyszedłem i zaraz miał trzy ryby. Ja nie sprawdzałem tyczki, nie wiem, czy jest to jakieś ryby, nie bardzo. Trzeba próbować na tę maczuszkę spotkać. Bardzo mi ukleje, przeszkadzają jak zanęcam. Bardzo. O, teraz tak samo. Po prostu jest masakra uklejowa, wiesz? I to jest chyba problem z tym zanęcaniem. Nie mogę się kompletnie wstawić przez ukleje teraz. Katastrofa. Nie idzie mi. 15 minut ryby nie zrobiłem. Ale też chyba ani razu mi też przynęta nie doleciała do dna.
No zobacz, no nie mogę dolecieć. No, mam ciężko na dole, a o. Już cały czas tak. Podskakuje. Teraz nie będę nęcił, to sobie tych cer tam nie ustawię, a nęcę i wchodzą mi ukleje. Nie, nie wiem co robić, kurczę. No. Teraz chyba spróbuję tutaj, może tam tutaj, ale tu tam się tak hałasywi i nic nie łowi. Po lewej też słabo na tym tyczce. Szkoda, bo powiem sobie dobrze, myślę. Zobacz. No, cały a może leszcz, wystawka. I tak w każdym rzucie, nie mogę się przebić. Nie, to trzeba iść na tyczkę zobaczyć. Słucham? Na tyczkę spróbuj. Dobra, wstawię, no żebyśmy już o niej nie myśleli może, nie? Zobaczymy, może akurat. No, Zbyszek też łowi ciężkim zestawem. Mhm. Tak ciągle mi gdzieś ta tyczka, może spróbuj, może spróbuj. Kleja, zobacz. 6 gram. Masakra. Zobacz, pół wody 6 gram. A jak wczoraj się nastawiliśmy na ukleje, nie? Tak. To ich nie było. A dzisiaj to można by najlepszy wynik by się zrobiło tym. Uklejami. Wszystko na opatrzę. A ryb jest nie jak wczoraj, nie? W tamtym sektorze A? No. Nie, jest tyle samo. Biorą jak szalone. Tutaj, jak tak patrzę, no to słabiutko. Nie no, kleję, zobacz. Wynoszę mi zepsu. Nie ma sensu. Kleje sam, nie ma tak sensu. Trzeba spulować na tej odległości. To są same ukleje niestety, a tak dobrze już było. No. Tu w końcówce sektora coś się dzieje. To zawodnik też teraz wyjął coś. Karp. Karpia ma, proszę bardzo. Kiepsko to wygląda. Tam łowią. Na co? Na tyczki. Na tyczki. Ale wiesz jak? Donęcają po każdej rybie? Ale takie, no, 1/3 tego, co teraz zrobiłeś. No wiem, ja teraz zanęcę tyczkę, nic nie zrobiłem przy tym czasie, kiedy nie było. Także, no, ja i tak już jestem w dupie, także... Tam po każdej rybie donęcają kuleczkę, ale naprawdę malutką. No wiem, ale ja tutaj muszę zrestartować, wiesz, tyczkę. Oj, kompletnie. I tam jest więcej ryb niż tutaj. No, rzeźni nie ma, tak? Jest jeszcze szansa ich dogonić, ale no łowią, tak? Karpia gościu złowił. Mhm. Ja nic kompletnie. W tym czasie tu byłeś, próbowałem same ukleje na tej, nie wiem, wiesz, na tej tyczce. Przepraszam, ukleje na odległości, to już mnie męczy ta odległościówka, te machanie w kółko, bez żadnych ryb. Już wolę na tą tyczkę machać, się mniej męczyć. No nie idzie nam dzisiaj, nie idzie niestety. Tutaj u sąsiadów to generalnie nic nie widać. Tam woda stoi, wiesz? No. Lekko płynie w prawo i tak... Mhm. Dyski 5 gram i bombki 3 gramy, tak mniej więcej. O, fajnie na tą maczówkę tak się pojawiły te ryby, ale... Zmarło tam całkiem. I to z dna ja mam, wiesz, jeszcze śruciny sygnalizacyjne ciągnę pod dnie, one i tak biorą. Tutaj, dobra, sprawdzimy tą tyczkę.
snajka. Same uplejki. Jeszcze spadnie. Idealnie w punkcie ustawiony. Cały czas tam te ukłony są po prostu. Nie ma cert, po prostu nie ma cert w łowisku żadnych. Masz 5 minut na złowienie cert. Mam 5 minut na baterii. No, w prawo rzucił chyba z 3 metry. Teraz płynie, przed chwilą stało. W każdym rzucie inaczej się zupełnie rzuca do pół. W każdym. Tam ta woda kręci się we wszystkie strony. O, teraz stanął Sławik. Przed chwilą płynął. Nie można sobie w żaden sposób technicznie tego poukładać. Nawet nie wiadomo gdzie nęcić, czy bliżej, czy dalej. Bądź na oślep, szczerze mówiąc, nęcę. Gdziekolwiek, że wszędzie była jakaś kulka. Już to ostatnia rzecz, to będzie stało po prostu bardzo grubo nęcić i nie patrzeć na nic. Dalej. Ładne branie, nie? No. Branie. Zobacz, tylko zacząłem nęcić, co? Idziemy na tyczkę. To było takie... No mogła być inna ryba. Szybki wjazd.
Jeszcze tak samo. Wszyscy łowią czerwy, tylko ja uklejki. W szoku. No ale wczoraj nie miałem tych uklejek. Ale Kacper miał wczoraj, nie? Kacper miał. No, tak. Ja nie miałem. No ale miał też certy normalnie. No. A dzisiaj to jest masakra. I w ogóle, tej sprawy w ogóle nie ma, żadnych uklejek. Stoi, bęc certa. A ja co wstawię, to od razu spławię kocka kuńca. O, przyniosłem szczęście. Nie wiem, o co chodzi. Kacper, im więcej nęci, tym więcej uklejek. Po prostu. No. Może. I tak wiesz, wstrzymywałem się, bo tej zanęty nie ma za dużo. Jak zacznę tam nęcić, to zaraz zabraknie, nie? No bo nie da się na dwa punkty nęcić rytmicznie. Zaraz amunicji zabraknie. Trzeba dużo przemoczyć, znaczy przemoczyć dużo naraz i seriami, wiesz, i przestać. Takie moje zdanie jest, no bo nic innego nie wymyślimy. No woda stoi. Teraz stanęła. Była w lewo przez chwilę, stanęła w prawo, w lewo, w prawo, tak. Lata sobie jak chce. Ale z początku łowił, tak, ryby? Z początku miał, ale już od jakiejś godziny jest tragedia. Pranie. Aj, puściła. A pewnie ukleja. A to zawsze tak jest. No. Sięgasz po coś od razu, branie. Nieraz to już abstrakcyjne takie sytuacje są. No. Siedzi się 20 minut, nic. Spojrzysz w drugą stronę, chwycisz nożyczki. Bum, branie. O, teraz ładne branie było. I nie ukleja. No lepsze to niż uklejki. Które chcą mnie zamordować. Siedzi. No i teraz się rozkręciło. To sprzęt nie gra, wiesz? No. Ale są rybki, to jest ważne. Tak, nie wiem, czy bolonki nie złapać do ręki. To bardzo źle się nęci przy bolonce. No woda się zatrzymała i tutaj ci co na tyczkę łowią, to troszeczkę ciężej mają. To jest szansa nasza właśnie teraz. To zobaczyć, co w tym towarze jest tak naprawdę. Gnojak, kaster, a żywe też. O. A, taki sposób. Z niespodzianką jajko. To mokre jest, nie? Bardzo mokre. O, tak, zdecydowanie. Ale ta precyzja chyba nie jest tu istotna, bo Kacper tak precyzyjnie nęcił i niespecjalnie tu dało dobry efekt. Tak. I to jest tak, że... Branie. No ja zrobiłem teraz 3 certy, znaczy teraz, na ciebie nie było. No ale tutaj to jest brędze, to była jedna ryba, jak tutaj jak widziałem. No domorz sobie mocno tą zanętę, no, bardzo. Jak było to mokre, no, teraz to już nie może... Pokaż. Teraz jak było mokrzejsze, to już no, się taki kuli, miał, nie? No taki miał, tak. I mocno jakby, wiesz, w rękach to dokleja tak tą kulkę. A jak sąsiedzi? Nic nie zrobili. Nie było żadnych.
Tam pod tyczką też umarło, bo woda stanęła. Mhm. I tylko właśnie odległościówka gra. No i Zbyszek łowi na odległościówkę, więc... O! Ale też łowiłem, teraz nie mam 3-4 czerwy, po to, że tutaj, wiesz, sąsiedzi nie mieli nic, no. No, jeszcze jest wszystko do zrobienia. Jak teraz wejdą, to już będzie dobrze. Branie? Certa? No i elegancko. Certa, dobrze, dobrze. Super. Płódź. Było dobrze, rozkręcało się, ale niestety ostatnie 10 minut bardzo słabe. Nic w zasadzie Kasper już nie złowił. Idę do Zbyszka zobaczyć, czy mu też siadło, czy łowi. No, tutaj siadło. Zrobił tak, ale umarło łowisko. Umarło? Jak tak zrobił to wilgotniejsze, to dał robaku więcej, no to od razu weszły certy. Ale złowiłem 5 i umarło totalnie. Nawet ukleję. Ale teraz łowią tam coś ludzie w ogóle? Nie. Nic. No. Na bolonkę lepiej? To też ten wiaterek tak, raz z tej, możesz ryby wstać. Unosi mi ten składnik trochę tak niefajnie, wiesz? No pięknie. Małe ryby dosyć, wiesz? No ale lepsze to niż siedzieć tak na tyczce, uklejki jakieś pojedyncze łowić. Sukcesywnie, jedna za drugą. Idę tutaj, to nagram pokaz bolonki. Niesamowite.
jest właśnie, że strasznie się pieprzy. Jak przełożenie to się od razu się ma. Na matutce tego nie ma. One dosłownie z opadu biorą. Ustawia się i branie, nie? To musi wszystko się ułożyć, wiesz, tak? I nie wplątane. Jest ok. To się większe. Jedną fajną urwałem, bo strasznie parła podtyczkę, wiesz, i splątałbym zestawy. Tak. Zatrzymałem na siłę i no niestety. Nie miałem wyjścia. Taka fajniejsza była. Nie za kilo taka. No, ta już też taka przyzwoita. Niesamowite. Więc nie musisz poczekać. Ryba za rybą. No jak woda stoi, to one są tam. Tu mam problem z trafieniem, bo jest wiatr zmienny. Z prawej, z lewej. Nie umiem, znaczy nie umiem. Trudno odgadnąć, skąd zawieje akurat w momencie rzutu. Dobra, ja będę patrzył na spławik. Branie. Na dwie pary oczu. Płocie. A Kasper też miał jakieś tam płotki, ale mniejsze. Tłusta za 250, może 300. 20 minut do końca. Jakoś tam troszeczkę odrobiłem, nie wiem jak to wyjdzie. Panie? To było takie uklejowe. Nie, to cerka, tak? Tylko porzuciła. Mówię małym haczykiem, 18, 5-ochotek i jakieś pojedyncze branie mam. A tak, tutaj żadnej ryby w okolicy, poza uklejką nie widziałem. To Zbyszek wygra sektor? No nie wiem jak tam na początku, wiesz, łowili. On miał raczej słaby start, dobrą końcówkę. Trudno im powiedzieć, ale na pewno by miał 1-3 miejsce. Teraz to tylko on tam łowi. Wszystkim ryby pozabierał donęcaniem. Pięć minut do końca. Jest. Może być ostatnia. Ładna? Czy nie odmierzałem, ale jakieś 3,5 minuty. No, 3 bardziej. Jest? No nie, ale miałem branie.
Koniec. W swojej strefie połowiłem dobrze, ale zobaczymy w sektorze. W sektorze raczej to będzie w najlepszej opcji przeciętny wynik. Nie wiem ile jest. 6190. 690. Na razie drugi, nie? Na razie drugi. No, tam zobaczymy. Pod kątem ryb tu jest zupełnie inny świat. 11300. 11 kilo. Jedziemy do domu. Muszę przyznać, Kasper, że dzisiaj nie miałeś żadnych szans. Po prostu byłeś skazany na walkę o miejsce w środku tabeli i w sumie to udało się ten plan zrealizować, bo zająłeś 11 miejsce dzisiaj, co i tak myślę, że było bardzo dobrym wynikiem jak na miejsce, w którym siedziałeś. No teraz to... A, dobra, że na to miejsce, co siedziałem, to wynik okej. Okay. Naprawdę, dzisiaj byłem bezradny. Tak jak wczoraj mogłem się wykazać i popełniłem po prostu i błędy, tak dzisiaj byłem bezradny. Żadną metodą, może uklejami mógłbym zrobić 2-3 punkty lepsze i to wszystko. No niestety, jak było, tak było. Ale Zbyszek dzisiaj fajnie połowił, był czwarty, a informacją dnia jest to, że dwie jedynki zrobili dzisiaj Mirek i Romek. Myślę, że awansują na podium. Nie wiemy jeszcze, mamy daleko do domu, musieliśmy od razu ruszyć w drogę powrotną, ale myślę, że chłopaki awansują na podium. Także dziękuję Ci, Marcin, że mnie tak wspierałeś i Zbyszka i w ogóle dzięki. Dzięki. Bardzo dużo się nauczyliśmy. Tak jest.